Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w końcu doczekaliśmy się 10 sezonu, a z tej okazji kupimy sobie aż 100 stopni karnetu bojowego. Więc wszystkich niecierpliwych, którzy nie mogli doczekać się 10 sezonu, zachęcam w tym momencie do stawienia łapeczki w górę. I przypominam, jeżeli chcecie, to możecie mnie wesprzeć z kodem Farel w sklepie Fortnite przed zakupieniem karnetu bojowego. Ja dziękuję wszystkim wspierającym bardzo za wsparcie, bo to dla mnie naprawdę dużo znaczy. Na samym starcie chciałem wam coś jeszcze ogłosić. Z pewnością zastanawiacie się, co to jest za koszulka, którą mam na sobie. Versus jest to projekt stworzony przez moje partnerstwo, gdzie będziemy organizowali dla was turnieje e-sportowe Fortnite oraz Brawl Stars. Pierwszy turniej, który się odbędzie, będzie z gry Fortnite. Pierwsze miejsce wygrywa 1100 zł, drugie 600 zł, a trzecie 300 zł. Więc jeżeli jesteś zainteresowany turniejem, grasz Fortnite i czujesz, że wygrasz, zapraszam cię bardzo serdecznie na mój jutrzejszy stream, który odbędzie się o godzinie 19 i będziemy razem z Manojkiem, Aleksandras oraz Makito grali składy oraz ciekawe mapy w trybie kreatywnym. Dodatkowo dowiecie się co nieco więcej o całym projekcie Versus. Dodatkowo z okazji turnieju specjalnie Komputronik przygotował dla was super oferty, gdzie możecie w promocji kupić komputery do gry Fortnite. Oczywiście link znajduje się w opisie, a wy zapoznajcie się z ofertą. Okej, moi drodzy, mamy 10 sezon i sprawdźmy, jak wygląda karnet bojowy. Przypominam, że możecie mnie wesprzeć z kodem Farel w sklepie Fortnite przed zakupieniem karnetu bojowego. Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wsparcie, a teraz kupujemy ulepszony karnet bojowy. Oczywiście jest przecena 2800 V-dolców. Woohoo! Moi drodzy! Ulepszony karnet bojowy, kupiony, V-dolce doładowane. Zaraz zostawiamy wszyscy łapeczkę w górę i kupujemy 100 stopni karnetu bojowego. Ja oczywiście zasłaniam oczy, żeby nie widzieć tych najlepszych skinów, które są na samym końcu. Szybciutko sobie tylko do końca dolecimy i widzę tylko stopnie 74, kup. Kupowanie, kupiłem wszystkie, weź wszystko i zamknij. I wracamy się na sam początek, moi drodzy. Katalizator, pierwszy skin za pierwszy stopień. I uwaga, jakie ma edycje skinów? Białe, czarny, czyli jest to taka pani drift, żeńskie, wow. Teraz jest przecudowny, żeńska wersja drifta. Super, lecimy dalej. X-Lord, patrzcie, to jest ten lord, który był dostępny w sezonie trzecim, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Dostał edycję skinów, mamy koszulkę niebieską, zieloną, czerwoną, tak? I tutaj sucho klatesa wypiął i teraz mu się kolory kasku zmieniają. Bardzo fajny skin. Naprawdę mi się podoba. Później mamy rakietę, pozostaw swój ślad, czyli ta rakieta chyba będzie miała duże znaczenie w 10 sezonie. Lecimy dalej. Mamy później czerwonego rycerza emotkę. Następnie jest pani na rakietnicy, robi Rocket Rider. 100 V-dolców, kamuflaż emotkowy. No, aha, tam są tańce po prostu na tym kamuflażu, no nawet fajne. Następnie mamy popcorn, smuki popcornu. Nie, ja po prostu się gotuję, tak? Jak lecę. Nie, popcorn spada. Bardzo ciekawe, ja uwielbiam takie dziwne smugi. Na przykład papier toaletowy albo te banany, które się sypią nam za rękoma. Bardzo są fajne. Lecimy dalej. Pierwsza lotnia, złomlot. Czyli to jest do X-Lorda lotnia. Nawet powiem wam, ciekawa. Nie jest brzydka, lecimy dalej. Mamy emotkę Boogie Bomby. Mamy mroźno skrzydłego, czyli takie graffiti w kształcie smoka. Lecimy dalej, mamy tutaj przyszykuj się na dziką kartę. Dobra, lecimy dalej, pioseneczka nowa. Ostatnie starcie. No nawet ciekawe. Ok, lecimy dalej, później mamy co? Zobaczcie, jak ten bananek jest szczęśliwy, że tańczy tą emotkę. Super. Okej, lecimy dalej. Mamy tutaj później kosmiczne kilofy. Dwa, które zmieniają kolor na niebieski, zielony. Okej, super. Później mamy drift w namieście. To chyba jest Tilted Tower w tle. No dobra, nawet spoko. Rift. Naklejka dziadka do orzechów świąteczna. Tutaj mamy ogień kontra lód. Dwóch królów walczy. Kolejne smugi, błysk z szczeliny. A, no nawet ciekawa, ładna, różowawa, będzie na pewno fitowała dobrze do różnych skinów z różowym. Tutaj mamy pasowane, przepraszam. No nawet takie całkiem. Później mamy bezdenną otchłań. Tutaj mamy jakąś dziewczynę z lamorożcem i kolejnym skinem jest wykrzywiona teknikłe, no dobra, zmienia kolory. Czyli dziewczynka z Tilted Tower ze sprayem, kolejna. No nawet ciekawa. Ok, sprawdźmy dalej. Popcorn, strzelina. Patrzcie, lisek w kształcie drifta. Wow, fajne.
kolejna lotnia z karnetu bojowego jest to... A, Tilted Towerowe graffiti na blaszy. Blasze. Na jakiejś blaszce. O, w ten sposób. Na przełaj. Nie rozumiem tego tańca, ale taki nawet śmieszny. Napiszcie w komentarzu, skąd on pochodzi, ten taniec. Może kojarzycie. Dalej fałdolce. Kolejne malowanie. O, equalizer. Bardzo fajne, bardzo fajne. Gwiazdur. Ekran wczytywania, dobra. Rzut butelką, czyli co? Będzie można grać w Battle Flipa, tak? No okej, ciekawe, ciekawe. Następny jest plecak, kolczasta torba. No taka sobie. Mistrzowska składanka. Lotnia, ale zbajerowana fest. No okej, nawet fajna. Następnie lecimy, mamy kolejny ekran wczytywania na kawałki. Tutaj widzimy pana hamburgera, w ogóle... Widzę, wszystkie ekrany czytywania są na styl jakiegoś graffiti albo jakichś artystycznych prac. Kolejne smugi, zrzut bitów. Wow, nawet fajne, nawet fajne. Tutaj mamy chyba już po prostu zmiana koloru liska drifta, dobra. Emotka, bąbelki, no przecudownie, po prostu przecudownie. I mamy disco lama, jak się w ogóle, jak mu tam, aha. Wow, wow. Ej, ten skin jest naprawdę fajny. O, ten jest kozak. Złoty z taką marynarką. Fajnie, fajnie to wygląda wszystko. Lecimy dalej. Mamy karkołomne kino. Dobra. A, klasyczna muzyczka. Okej. Okay. Tutaj mamy co? Bombowa brygada? Czyżby bombowe barwy dostały? A nie, to po prostu jest zła, dobra i ta letnia bombowe barwy. Dobra. Kolejny battle flip, ale teraz z Durburgerem na etykiecie. I mamy jak mu tam bez maski. A, czyli gościu po prostu lama bez maski. Equalizer, super to wygląda na tym ubraniu. Naprawdę kozak, podoba mi się. Kolejny skillow, a to jest jaskrawa kosa. Z taką gwiazdeczką, no nawet fajna. Lecimy dalej, mamy nigdy już. Ekran wczytywania. Emotka, o, kolejne malowanie. Kevin, patrzcie, jest po prostu... znaki z Kevina, pewnie pamiętacie, te znaki były pewnie, zawsze pojawiały się na mapie, kiedy Kevin się toczył, po prostu runy tak zwane. Super to wygląda. Następnie mamy co? Dopalacz. Ok, ekran wczytywania i mamy śmiałe kroki. No nawet fajnie to wygląda, nie powiem, że nie. Ok, lećmy dalej. Drift czarny, lisek drifta czarny. No pokaż się. Aha, skulił się, dobra. Ekran wczytywania. Tutaj mamy nakładka. Wow. A, z jaką prędkością niby lecę, tak? Pamiętam w Dragon Ballu takie mieli okulary i sprawdzali, ile kto ma energii ki. No okej, okay, nawet fajne. I mamy disco mistrzyni, która ma edycję skinów 4 razy. O, tu jaka zbajerowana dziewczyna. Tutaj też fajne. Patrzcie, jak to wygląda przedziwnie. Wow. Super. Super skin. Z pewnością dziewczyny będą nim mocno grały. Często. I tu mamy gwiezdny błysk. Aha, czyli taki plecaczek słaby trochę. Kolejną rzeczą jest ekran wczytywania kroczący w płomieniach. Mamy później disco mistrzyni Bob. Czyli co się stało? Po prostu troszeczkę inaczej wygląda, tak? I się nie mieni, tak? No dobra, niech będzie. I mamy, patrzcie, pikselowy pilot. Minecraft Here, czy o co tu chodzi? Halo? Naprawdę, coś takiego. Zobacz wszystkie, aha, dobra. Może to będzie edycja? Tak, jest edycja. Jest niebieski i zielony. Nawet fajne, ciekawe. Fajne, bary robi Tomasa, tak? Czy co, jak to się tam nazywa? Fajny taniec, super. Lecimy dalej, mamy tak. Precz z łapami. Okej, okay, bo wszyscy do lamy lecieli z łapkami. Niebiańska. Nawet ładna smuga. Zbieracz. No, średni. Double pompa. Erupcja. I mamy skin wieczny Voyager. Wow. Fajne ma oczy teraz tutaj. On się unosi w ogóle w powietrzu. Zobaczcie. Ohoho! Głowa czaszka. Fajnie to wygląda, taki Ghost Rider kosmiczny. Lecimy dalej, co mamy? Kolejną emotkę i muzyczka. Słodkich snów, no dobra. Wieczny Voyager odkrywca, czyli ma już głowę, kask na głowie, ok. I mamy smoka, stalowe skrzydło.
Wowi! Trochę przypomina z Transformersów coś. Bardzo fajna lotnia. Dawno takiej dużej lotni nie było w sklepie. No i moi kochani, mamy ostatnie malowanie. Maximum Driftu. Bardzo fajnie, mi się podoba naprawdę. Czarny z takim różowo-fioletowym, super to wygląda. I jak mu tam korona, czyli lama w koronie. Okej, okay, mamy zasetny poziom. Uwaga, Rycerz Ultima. Ma 6 edycji skinów. 6 możliwości aż edycji skinów. I to jest taki jakby Black Knight z drugiego sezonu, tylko że ulepszony w 10 sezonie. Red Knight, Golden Knight. Wow! Bardzo fajnie! Więc moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, jak wam podobał się karnet bojowy. Nie zapomnijcie wbić na jutrzejszy live z Versusa. Przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem FARAL w sklepie Fortnite. Jeżeli każdy go wpisze przed kupieniem karnetu bojowego, będę naprawdę mega wdzięczny. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Come on.